Taka droga do Argentyny przez Porto, Kopenhagę, Limassol, Chorzów prowadzi trakt biało-czerwonych na stadiony Argentyny. Skład zespołu polskiego: w bramce Jan Tomaszewski, Marek Dziuba, Henryk Wieczorek, Władysław Żmuda, Wojciech Rudy, Henryk Kasperczak, Kazimierz Deyna, Bogdan Masztaler, Grzegorz Lato, Włodzimierz Lubański i Andrzej Szarmach. Przeciwnicy w tej chwili są na stadionie. Ogromny ryk na trybunach. Wielkie napięcie. Przypomnę dla Duńczyków, jak twierdzą wszyscy zgodnie, mecz ostatniej szansy. W drugiej linii Kasperczak od prawej strony, Masztaler po lewej stronie w środku Deyna, no i atak Lubański. W środku po prawej stronie Lato, a na lewym skrzydle Szarmach, przy czym oczywiście naszym atutem ma być ruchliwość, zmiana pozycji zawodników. Zawodnicy nasi teraz grupują się w okolicy Jacka Gmocha po lewej stronie. No szkoda, że kamerzysta nie pokazał tego, taka narada. Obrazek żywcem wzięty z lodowisk hokejowych, kiedy to w okolicy bramkarza grupują się pozostali zawodnicy. Już piłka w grze, już po prawej stronie i okazja teraz do dośrodkowania, piękne zagranie i Birger Jensen, wspaniała akcja. Wieczorek rusza teraz, na jego miejscu zostaje Żmuda, Wieczorek, długa piłka na prawą stronę do Laty, Lato, wejście w pole karne, jest Lubański, Lubański, pusta bramka, gol! Wspaniała akcja zespołu polskiego, 6. minuta gry, proszę Państwa. Włodzimierz Lubański uzyskuje 47. bramkę w reprezentacji, jakże ważną dla zespołu polskiego. Wspaniała akcja, szedł Grzegorz Lato do końca. Teraz wejście w pole karne, miał na karku Duńczyka i znakomicie wyłożenie piłki lewą nogą, drugi pewny gol. 1-0 dla biało-czerwonych na stadionie w Kopenhadze w 7. minucie meczu. Wspaniały początek, znakomity początek. Przytomność umysłu Grzegorza Laty, kapitalne zagranie na lewą stronę, no i ten spokój, to opanowanie Włodzimierza Lubańskiego. Środek Lund, wysoka piłka, Jan Tomaszewski, piękny, pewny chwyt i ręką do Lubańskiego. Lubański czeka teraz na Dziubę, jest w środku pola Lubański, w przodzie Lato i Szarmach. Zagranie teraz do Laty, Lato w polu karnym, czeka na Deynę, jest Deyna, na lewej stronie Szarmach, Deyna, znakomita sytuacja, obrona i koło, piłka idzie obok bramki, Grzegorz Lato nie miał szczęścia, a szkoda. Jeszcze raz ta akcja, piękna akcja biało-czerwonej, wejście w pole karne, ten charakterystyczny ruch Deyny, piękny strzał, cudem obroniony przez Jensena i niewykorzystana szansa na 2-0 zespołu polskiego. W odległości prosimy dalej, 9 metrów, Jan Tomaszewski przyczajony, pełen koncentracji, Per Röntved on chyba będzie strzelał. Tak jest, Röntved strzał po dziewięć, ale bardzo niebezpiecznie, tuż przy słupku, ta piłka tam musnęła, słupek lewy bramki polskiej. 5 minut do zakończenia pierwszej połowy, 1-0 dla zespołu polskiego. Pragnę przypomnieć, bramka Włodzimierza Lubańskiego, jeszcze jedna szansa zatrzymana, jedyna przez Duńczyków, którzy sfaulowali w dość bezpardonowy sposób Grzegorza Latę idącego tam szarży przebojem środkiem boiska. Zawodnik Simonsen. Zatrzymaliśmy atak Duńczyków, ale tylko na chwilę, znów Bjoernmose i znów Lund. Lund i Bjerg, na lewej stronie Hoejlund, ładne zagranie, gol! Pogubiła się nasza obrona i Alan Simonsen wyrównuje na 1-1. Proszę zwrócić uwagę, Bjoernmose. Idzie Simonsen, zmiana pozycji, piękne zagranie Hoejlunda i tutaj żaden z naszych zawodników, Dziuba, ani Żmuda, ani Wieczorek nie upilnowali Duńczyka i ten zawodnik, z którego strony baliśmy się tych wszystkich ofensywnych akcji, wyrównał stan meczu w 5. minucie po przerwie na 1-1. Kasperczak, tym razem nie Deyna. Deyna na polu karnym, 6 zawodników, 7 nawet. przodzie, jeśli chodzi o Duńczyków, tylko Simonsen. Uwaga, Henryk Kasperczak, wysoka piłka na lewą stronę, gol! Gol od bramkarza, proszę Państwa, wspaniała sytuacja i Włodzimierz Lubański uzyskuje drugą bramkę na stadionie w Danii. Kapitalna akcja, jeszcze raz bramkarz, minął się Lubański, gol, gol i 2-1 dla biało-czerwonych po 10 minutach gry drugiej części meczu na Idratspark w Kopenhadze. Oto Włodzimierz Lubański, 48 bramek, jeszcze tylko 2 brakują do okrągłej cyfry 50. Duńczycy, wysokość pola karnego, znów ruszają, do końca będzie ciężka walka o to zwycięstwo. Fleming Lund piłkę 5 metrów od bramki ustawia Jan Tomaszewski. W przodzie mamy Latę, Lubańskiego, idzie także i Szarmach, Lato, główka, Lubański na lewą stronę, Szarmach się zbliża teraz do Jensena, liczy na błąd Jensena, tak jest, przeliczył się, Lubański nie trafił, Lato, gol! Spalony jednak, spalony. Szkoda, natychmiast gdyby po tym podaniu z lewej strony piłka poszła, no tak, to już chyba był spalony Lubański i sędzia mógł ciut wcześniej zagwizdać. Nie. Alan Simonsen i wspaniale zatrzymany przez Żmudę, kontra Lubański, po prawej stronie Deyna, nadal Lubański, Deyna, pole karne, trochę za mocna piłka, wyszliśmy z pola karnego, zagranie do Kasperczaka i cudowna sytuacja niewykorzystana i jeszcze raz Kasperczak daleko ponad bramkę i wysoko. Wspaniała akcja, kapitalna kontra zespołu polskiego, zagranie oto Grzegorza Laty mogło przynieść bramkę, ale jakimś cudem ekwilibrystycznym, jakimś tutaj zagraniem Jensen i Kiniena dał radę Kasperczak, ładna akcja w środku pola zespołu polskiego. Kasperczak teraz idzie, ma z lewej strony Latę, na górze ekranu, o właśnie tam jest teraz Szarmach, głową, dośrodkowanie, główka, piękna główka Lubańskiego, niezakończona jednak bramką. Proszę zwrócić uwagę, o właśnie w ziemię, z kozła taka piłka strasznie ciężka do obrony dla bram. Mieliśmy ich sporo, może będzie następna, idzie teraz Lato, Alberg koło niego, z tyłu Lubański, czeka na Deynę, Deyna jest na polu karnym, Lubański, Deyna, Lato i znów strzał po ziemi, nie zaskoczył Birgera Jensena. Trzeba przyznać, że te akcje, te ataki przeprowadzane są w dobrym tempie, celnie ta piłka błyskawicznie jak po sznurku wędruje od nogi do nogi, ale zdarzają się również i wypadki przy pracy, o tak jak ten na przykład, kiedy to Deyna w czystej sytuacji uderzył piłkę tak, że poszła ona poza boisko. Duńczycy, Per Röntved. Dalej. Lund, pole karne. Lund, groźna sytuacja, a jak się to mówi, wróciliśmy z dalekiej podróży. Bjerg, zagranie z lewej strony typowe dla Duńczyków i znów nie potrafiliśmy się, tak mniej więcej przecież padła bramka dla Duńczyków, zagranie niepilnowany, Bjerg, piłka ponad poprzeczką i 2-1 nadal na stadionie w Kopenhadze. Czekamy na wysoką piłkę właśnie tam do góry ekranu, już wszystko ruszyło, próba przerzutu Birgera Jensena, cóż za inteligentne zagranie Henryka Kasperczaka. Birger Jensen ustawiony przed bramką, Kasperczak, proszę zwrócić uwagę, wyczuł to znakomicie, wspaniała piłka w górny róg i tam szła. Bramkarz rzucił się plecami, otarł o słupek albo barkiem, leży w tej chwili w bramce, no już ją pieczołowicie ustawia. Tylko stoperzy z tyłu, cała drużyna polska w okolicach pola karnego Duńczyków, ale i cała drużyna Duńczyków, długie zagranie, głowa i znów Birger Jensen. Piękne zagranie Deyny, gratulacje dla bramkarza, wspaniały sportowy gest kapitana drużyny polskiej. Oto w pełnej krasie cała ta akcja. No ale i Birger Jensen tam miał za plecami pomocnika, Larsen tam też chyba trochę pomógł.